dla każdego sportu. TV Reklama, Ilona Gołomska, jest ze mną Tarzan. Cześć, witam serdecznie TV Reklamę. Masz swojego ulubieńca obok. No. Ja go lubię ogólnie, no. Ja słyszałam, że to jest dla Was nowy etap. Dla mnie już, wiesz, jakby ten etap już jest znany, bo jeszcze można powiedzieć, że w dzień walki chyba, czy jakieś tam między 3 a 4 dni, jakie już tam przestrzały, jest mój 2 lata na trzeźwo, nie? Już. Tak. No. Jak ci się ze mną rozmawia w ogóle? Super, super. Powiem ci, że mam tam buty na obcasie, ale darowałam sobie to, bo i tak mnie obcinają do połowy, ale powiem ci, nie pomyślałam, nie przemyślałam tego, a trzeba było to zmienić. Tak. Jak często trenujesz? Codziennie. Dwa razy dziennie. Codziennie, dwa razy dziennie. Motywujesz swojego rywala? Staram się, bo jesteśmy z tego samego, wiesz, jakby... Klimatu, no to jakoś dziwnie brzmi, ale z tym samym problemem można powiedzieć, nie? Więc cieszę się, że przyszło tak, że wychodzi ze mną, bo jestem w stanie mu pomóc, wiesz, nie drze ryja na niego, że jest na... Wykorzystuję jego słabości do tego, żeby zrobić sobie zasięg, tylko się wspieramy, nie, w tym wszystkim, a na końcu damy jakiś, wydaje mi się, że damy jakiś... Jak to się mówi? Przekaz, motywacja. Przekaz młodym ludziom, nie? No. To jest fajne, bo ja zauważyłam, że jak wypowiadasz się na temat swojego rywala, to są to pozytywne rzeczy. Mówicie, że macie ten sam problem, ale twój rywal też często mówi o tym, że on jednak sobie gorzej z tym wszystkim radzi. Nie mi oceniać, wiesz, o co chodzi. To on tylko personalnie wie, czy on sobie radzi, czy nie radzi. Czy ja to tak jak powiedziałem na konferencji. Najważniejsze, żeby walczyć. Cały czas. Jak ta walka będzie wyglądała, jak wy się lubicie? No nie, no tam już jak wchodzimy, to nie będziemy się lubić, nie? Nie będziecie? Nie, tam już nie. Na 9 minut wyłączamy naszą znajomość i siebie napierdalamy, nie? Wydaje mi się, że będzie to jedna z lepszych walk na tej gali. Dlatego, że jesteście tak dobrze przygotowani i pokażecie taką czystą walkę? Bardziej brutalną chyba. Czyli wpadniesz w niego i będzie nie, po nim. Nie, no ja nie wpadnę, ale pewnie on we mnie. Ale no inaczej, no będzie brutalnie na pewno, nie? Bo wiesz, no ważymy, jesteśmy duzi, te ciosy będą ważyć, będą destrukcyjne, nie? Na pewno. No. Kto cię wspiera w tym wszystkim? No moja żona. W sensie teraz jestem z nią pokłócony trochę, ale... Możesz powiedzieć coś mego? Wybaczam ci. Najlepiej, zawsze wszystko to biedna kobieta. No, wiesz co, okazało się, że przez te 2 lata pracy zbudowałem sobie relacje, odrobiłem je i mam fajnych ludzi obok siebie, którzy mnie wspierają w tym wszystkim. To jest zajebiste, naprawdę, kurde. Powiem ci, pomimo tego wszystkiego, co człowiek zrobił, jak skrzywdził tych ludzi, da się to wszystko nadrobić, odrobić i naprawić, no. Ja też tak uważam, ale trzeba chcieć i jest to ciężkie, tak, bo to też wymaga dużo drugiej osoby. Powiem ci tak, zatrzymanie się z w porównaniu do tej drogi, którą musisz przejść po to. Naprawdę. I wiesz, wziąć odpowiedzialność na siebie, nie? Tego wszystkiego. No. Ale było aż tak grubo, było aż ciężko, tak mocno? No. Było ciężko, no. Krzywdziłeś osoby, które kochasz? Wiesz co, tak. Robiłem po prostu, wiesz, alkohol to jest najgorszy, i wiesz, wyłudzać i wszystko, dlatego, żeby, wiesz, napić się. No, nie było prosto, nie? Wiesz, naprawić niektóre relacje, nie? Ale udało się. I najważniejsza osoba ci wybaczyła. Naprawiam je dalej niektóre. Anka tak wybaczyła mi. Jezu, takie piękne. Wierzę w taką czystą, piękną miłość. No, wiesz. Ale dałem jej czadu, nie? Dałem czadu. Ale najważniejsze, że już jest okej, że jakby okay, idziesz... Jest ze mnie dumna, mam nadzieję. No i co, no? Idziemy dalej po swoje, małymi krokami. Wiesz, niedługo będę chciał tym ludziom dawać, wiesz, jeszcze większą inspirację i może zacznę pracować z ludźmi nad tym. Super. No, jest taka szansa, ale jeszcze chwilę potrzebuję czasu, żeby to wszystko sobie, wiesz, poukładać, trochę się z tego wszystkiego doszkolić i może jest szansa, że będę jeździł z tymi ludźmi i rozmawiał. Pięknie. Jak ci się w ogóle dzisiejszy wieczór podobał? Zajebiście. Ja się dobrze bawiłem. Nie wiem, czy wyglądałaś konferencję, ale ja się zajebiście bawiłem, nie? Starałam się między wywiadami, no. Rataj na pewno też się bardzo dzisiaj dobrze bawił. No, ze skręconą kostką, kurwa, nie? As jak chuj, nie? No, dobra, to co? Dziękuję ci ślicznie. Trzymaj się. Dzięki.